firmy, organizacje w branży IT mierzą się z czterema wyzwaniami. Pierwsze z tych wyzwań to pokolenia, generacje, które są obecnie aktywne na rynku pracy. Mamy cztery generacje i to pierwsza generacja, pierwsze pokolenie to baby boomers, czyli osoby urodzone po II wojnie światowej, obecnie 50-60-latkowie. To są osoby, które dla których praca jest częścią życia, są lojalni wobec pracodawcy, często pracują dla tego pracodawcy przez całe swoje życie zawodowe i generalnie dla nich to jest dosyć istotne, ażeby być docenianym przez pracodawcę, ale też dużo z siebie dają dla tego pracodawcy. Drugie pokolenie to pokolenie X, obecni 30-40-latkowie. To są osoby, które urodziły się w latach 60., czyli w czasie rewolucji społecznej, osoby, które zderzyły się z rewolucją technologiczną, nie do końca ją rozumiejąc, czasem nie do końca ją też akceptując. I te osoby często mierzą się z takimi właśnie wyzwaniami w swojej pracy. Mówi się, może tak w społeczeństwie jest takie podejście, że uczestniczą w wyścigu szczurów. W Polsce to są też osoby z pokolenia, które pierwsze uczestniczyło czy rozpoczynało swoją karierę zawodową w korporacjach międzynarodowych. Trzecie pokolenie to pokolenie Y, milenialsi. To są osoby, to jest pokolenie, które w tym momencie dominuje na rynku pracy. I to są osoby, które pracują po to, żeby żyć. Dla nich istotny jest work-life balance, istotne jest budowanie zaangażowania, to jaka jest marka pracodawcy, co ten pracodawca może im dać, żeby mogły rozwijać się zawodowo, rozwijać swój talent. Istotne są projekty, w których uczestniczą. Istotne może być też takie poczucie misji, które może firma na przykład nieść swoją działalnością, czy możliwość uczestniczenia w różnych działaniach w ramach odpowiedzialności społecznej. To są osoby, dla których te aspekty są na tyle istotne, że jeżeli są spełnione te warunki, o których wspomniałam, to te osoby są lojalne, są zaangażowane i mają wysoką motywację do pracy. Natomiast w drugą stronę, jeżeli nie ma tych warunków, to te osoby dość łatwo są w stanie zmienić pracę. Szybko są w stanie podjąć decyzję o tym, żeby iść do innego pracodawcy. I czwarte pokolenie, które tak naprawdę dopiero wchodzi na rynek pracy, to jest pokolenie Z, osoby urodzone końcówka lat 90., lata 2000. Trochę taka jedna wielka niewiadoma, można powiedzieć, chociaż pojawiają się już pierwsze publikacje. Socjolodzy piszą o tym, że to jest pokolenie, to są osoby z takim podejściem, mocnym podejściem indywidualistycznym. I to są osoby, które urodziły się już w czasach, gdy istnieje internet. Dość dobrze poruszają się w nowych technologiach, w social mediach. I na pewno mają bardzo mocne, takie elastyczne podejście do pracy, do siebie, do tego, co chcą robić. Niewątpliwie to będzie duże wyzwanie w niedalekiej przyszłości dla pracodawców, bo to są osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Drugie wyzwanie, które stoi przed pracodawcami w branży technologicznej, to diversity, czyli zarządzanie różnorodnością. I tutaj mówimy o gender diversity, czyli dbaniu o to, staraniu się o to, ażeby do firm pozyskać kobiety. I tu firmy uczestniczą, tworzą czy uczestniczą w realizacji programów, projektów mających na celu na przykład wsparcie młodych kobiet, fundowanie stypendiów, ażeby młode kobiety, które mają zdolności matematyczne, decydowały się właśnie na taką ścieżkę rozwoju, na taką ścieżkę kariery właśnie w obszarze IT. Ale to też jest współpraca z organizacjami, które wspierają kobiety właśnie w branży technologicznej, takimi organizacjami jak Women in Technology czy Geek Girls Carrots. W kontekście diversity mówimy również o różnorodności w zarządzaniu, różnorodności ze względu na wiek. Czyli to, o czym wcześniej wspomniałam,
podejście różnorodne do różnych pokoleń, które są obecne, są aktywne na rynku pracy. Bo inaczej będziemy współpracować z osobami, które są obecnie 50-60-latkami, a w zupełnie inny sposób będziemy zarządzać zespołem, którym są wyłącznie młode osoby. I też wyzwaniem niewątpliwie będzie zarządzanie zespołami mieszanymi, czyli takimi, w których są i osoby ze starszych pokoleń i z tych nowych, całkowicie młodych, typu pokolenie Z. I trzeci tak naprawdę istotny punkt, jeżeli chodzi o zarządzanie różnorodnością, to różnorodność kulturowa, wielokulturowość. To jest od wielu lat obecne w branży IT, dlatego że duże firmy, duże korporacje są najczęściej korporacjami globalnymi, międzynarodowymi i najczęściej zespoły są albo, nawet jeżeli są zlokalizowane w jednym miejscu, to współpracują na przykład z zespołami, które są z innego kontynentu, mają na przykład przełożonego, który jest z innego kręgu kulturowego lub klienta, który jest z innego państwa. I w tym momencie firmy faktycznie, to co właściwie, ta zmiana, którą obserwujemy, to to, że lokalnie tutaj w Polsce zaczynają powstawać zespoły, firmy, których tu lokalnie jest coraz więcej osób z innych krajów, z innych kręgów kulturowych i w związku z tym firmy zaczynają myśleć strategicznie, systemowo o tym, ażeby zbudować tutaj dobre środowisko właśnie dla tych różnorodnych zespołów. Trzecim wyzwaniem, które stoi w kontekście zmiany przed pracodawcami, przed firmami z branży IT, jest agility, czyli zarządzanie zwinne, czy zwinne zarządzanie projektami, czy zwinne zarządzanie zespołami. Właściwie można powiedzieć, że nie ma w tym momencie firmy, która nie chciałaby, czy nie myślałaby o tym, żeby pracować w duchu agile. Co więcej, większość firm tak naprawdę przyjmuje, czy stara się korzystać z tego takiego najpopularniejszej metodyki, którą jest Scrum. I można w sumie powiedzieć, że jesteśmy teraz w takiej erze Scruma, czyli właśnie metodyki zwinnej, która wykorzystuje unikatowe narzędzia, unikatowe rytuały, ale w branży zaczyna pojawiać się głos mówiący o tym, że Scrum jest passé. I to chyba jest taka zmiana, którą zaczynamy powoli obserwować. Pojawiają się firmy, które świadomie głoszą to, że u nich nie ma Scruma, że jest Kanban, albo że są tak naprawdę inne metodyki, czy brak metodyk tak naprawdę, czy minimalne metodyki, które są jeszcze bardziej minimalistyczne. Są firmy, które dążą do tego, ażeby były w nich samoorganizujące się zespoły. Mniej więcej rok temu w Polsce została wydana książka przetłumaczona na polski język Frederica Laloux, Pracować inaczej, w której opisuje turkusowe organizacje, czyli firmy, instytucje, w których nie ma sformalizowanej hierarchicznej struktury, są natomiast samoorganizujące się zespoły. Wspomniałam wcześniej o pokoleniu Z, tym nowym pokoleniu, które prawdopodobnie będzie takim najbardziej nastawionym na indywidualność pokoleniem. Postrzega się to pokolenie, czy mówi się o nim, że to jest pokolenie jedynaków, osób, które niejednokrotnie nie miały doświadczenia w pracy zespołowej. Zdarza się, że te osoby, dla nich priorytetem jest na przykład możliwość pracy z domu. To są osoby, dla których artefakty fizyczne typu tablica kanbanowa czy tablica skramowa nie do końca są atrakcyjne. Dla nich, dla tych osób bardziej atrakcyjne są nowe technologie, na przykład możliwość używania aplikacji mobile, używania tych aplikacji w swoim telefonie. I być może właśnie ta zmiana związana z używaniem metodyk będzie szła w takim kierunku samoorganizujących się zespołów. To nadal pewnie będzie agile, ale jesteśmy tak naprawdę ciekawi, obserwujemy, co będzie się w tej dziedzinie działo. Czwarte wyzwanie, o którym chciałabym opowiedzieć, to tendencja, którą możemy określić jako ruch z korporacji do startupu.
Obserwujemy i właściwie widzimy, że to już staje się faktem, że wiele osób w branży IT w pewnym momencie swojej ścieżki kariery podejmuje decyzję o tym, ażeby rozstać się z korporacją, rozstać się z dużą organizacją i przejść do startupu, czy założyć swój własny startup. Może to być wynikiem tego, że wiele osób w branży IT jest na szczycie piramidy potrzeb Maslowa. Mają zaspokojone wszystkie potrzeby i stoją tak naprawdę przed ostatnią potrzebą, czyli samorealizacją. W związku z tym decydują się na to, ażeby uczestniczyć w czymś, co ma realne przełożenie, realną wartość dla społeczeństwa, dla świata czy dla postępu technologicznego. Duże organizacje, duże korporacje, które są dojrzałe i które myślą perspektywicznie, decydują się na to, ażeby stworzyć w swoich strukturach akceleratory startupów. Huby, w których albo osoby wewnątrz firmy, czy osoby młode z zewnątrz mogły realizować swoje pomysły, mogły właśnie wdrażać swoje idee przy wsparciu finansowym właśnie tych korporacji. W ten sposób postępuje Google, Microsoft czy Deutsche Telekom. Jest to, wydaje się to mądrym, dojrzałym podejściem, ponieważ w ten sposób firmy nie pozbywają się talentów, nie ma drenażu intelektualnego, a z drugiej strony w ich strukturach jest miejsce, gdzie dzieją się innowacje, gdzie mogą się wydarzyć takie rzeczy, mogą powstać takie pomysły, takie projekty, dzięki którym same korporacje, same firmy będą wprowadzać innowacje i będą się rozwijać dzięki temu.